Nie wiem, czy wiecie, ale był jakiś czas temu, gdzieś ponad rok, o tej porze już było amen końcowe, żeśmy szli do domu. A teraz dopiero kazanie będzie. Kto nie chce słuchać dzisiaj słowa, ręka do góry, zobaczę, to cię zwolnię, możesz iść do domu już. Niech wszyscy są, halleluja, jak dobrze. Się cieszę. Nikt się nie będzie patrzył oczywiście, tylko ja będę widział. Halleluja. Dobrze, pomodlimy się. Wierzę, że Duch Święty jest na tym miejscu dzisiaj, a Pan jest dzisiaj szczególnie uwielbiony ofiarą naszych serc, które jak piękne, takie wonne kadzidło, dym wonnych kadzideł wznosił się przed Jego oblicze i tak jak to była w tej wizji, wierzymy i dziękujemy, że ta ofiara naszych serc, naszych modlitw została przez Pana uznana i przyjęta i że jesteśmy miłą wonnością w tym mieście przed Jego tronem. Halleluja. Duchu Święty, tak teraz mów do nas. Otwieramy Ci nasze serca. Panie, potrzebujemy Twojego dotyku. Potrzebujemy Twojej obecności. Ja potrzebuję Ciebie więcej, Panie. Potrzebuję, Panie, jeszcze więcej Twojego ognia i wierzę, że każdy z nas ma to pragnienie głęboko w sercu, że chcemy doświadczać żywego, prawdziwego, jedynego Boga, który ma moc zmieniać nasze życie jako tego, który nas nie tylko zbawił, odkupił, ale tego, który prowadzi nas każdego dnia. Dlatego, Panie, mów teraz do nas. Mówię tak jak Samuel, mów, bo sługa Twój słucha. Mów, bo słudzy Twoi słuchają. Amen. Halleluja. Halleluja. To naprawdę jest wspaniałe. To jest cudowne, kiedy możemy razem zgromadzić się, razem przeżywać Bożą obecność, możemy się razem budować, że możemy łapać ten świeży powiew Ducha Świętego. Zaczęło się już na porannej modlitwie dzisiaj, naprawdę tam był ogień. I wiedzieliśmy, że ten ogień stamtąd przeniesiemy tu i wierzymy w to, że ogień stąd przeniesiemy tam, czyli tam, gdzie jesteśmy, amen. I powoli będziemy rozpalać to nasze miasto zgodnie z wieloma proroctwami, które były od lat w tym kościele. Jak ja tutaj przyjechałem w 2001 roku z żoną, to ówcześni seniorzy mówili nam, a wiesz bracie, że był taki czas w naszym zborze, że myśmy taką nyską jeździli po zborach, modliliśmy się i nazywali nas ogień ze świdnicy. Było tak? Było tak. A my jesteśmy dzisiaj w tym samym miejscu. A myślę, że nawet więcej. Nie mamy nyski, do nyski się już nie zmieścimy. Jesteśmy w innym miejscu, musimy wziąć autobus. Kto wie, może kiedyś pojeździmy tej po okolicy autobusem, żeby trochę zapalić. Zgodnie z tą taką wspaniałą tradycją sprzed lat. Amen? Ale powiem wam, że o naszym zborze słychać w Polsce, że jest ogień świdnicy. Jest! Halleluja! To, co kiedyś było małym płomyczkiem, to się rozpalało. Teraz już zaczyna coraz bardziej płonąć. I to jest niezwykłe, że coraz więcej osób dołącza. I widzisz, żeby nie zostać w tyle, wcale nic nie musisz robić. Wystarczy, że stoisz w miejscu. Byłem niedawno na wycieczce z moją klasą w Toruniu i szliśmy z przewodnikiem, który miał jakieś, nie wiem, ambicje pokazać nam całe miasto w ciągu 2 godzin, a więc żeśmy szli szybko. Nie było czasu na nic. Łapałem oddech i mówię, jaki piękny widok. Zacząłem się na kilkanaście sekund, zrobiłem zdjęcie, patrzę, a wycieczki już prawie nie widać. Musiałem do niej tam biegnąć, żeby się nie zgubić w tym Toruniu. A nie jest duży. W każdym razie, słuchajcie, wystarczy, że nie robisz nic, a my idziemy za Jezusem, to co będziesz z tyłu i potem będziesz musiał nadrobić, rozumiesz? Żeby dołączyć. Ale życie pokazuje, że nie wszystkim chce się potem nadrabiać. A dobra, niech idą. Tylko pozbawiasz się Bożego błogosławieństwa. Tylko nie idziesz za Jezusem. Tylko zostajesz w tyle. A Biblia mówi, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tymi, którzy idą co? Naprzód. Jesteś z tych czy z tamtych? Wiesz, czas pokaże, z których jesteś. Czas pokaże. A więc, moi drodzy, to jest właśnie ten czas poruszenia, który w Polsce wieje i to jest niezwykłe, że możemy być tego uczestnikami. Myśmy się o to modlili od lat, dziesiątki lat. Jak tylko się nawróciłem w Janowicach Wielkich, już tam przyjeżdżali prorocy, mieli tak, to był 95 rok i już przychodzi ogień, powiem do północy, wydaj, do wschodu nie zatrzymuj, już jest. Kończyło się nabożeństwo, powiedziałem, no co? No nie ma, jedziesz do zboru. Jakby na cmentarzu po prostu, nikt się nie odzywa, wszyscy czekają na koniec.
Godzina to już jest w ogóle za długie nabożeństwo, no przecież kto to widział. Tak przypomnę, dzisiaj jest Dzień Pański, wiecie o tym? To znaczy, że to jest dzień należy do Pana, nie do nas. My wprawdzie tak kulturalnie, żeśmy mu tak wykroili dwie i pół godziny. Panie, dla Ciebie. A ja myślę, że to jest cały dzień mój. Dobra, dojdziemy może kiedyś bardziej, tak jak w Afryce już jest, że zaczynają rano, kończą wieczorem, 18:00, co się w naszych białych głowach w ogóle nie mieści, że można tyle być w kościele, ale tam mają i społeczność, i wspólny obiad, i wspólne uwielbienie, i wieczorną społeczność, i dopiero wieczorem mówią, no to idziemy do domu. I uwaga, tam też pracują. To nie było tak, że wiecie, jak jest w tym wierszyku murzynek bambo, nie, że tylko na drzewo. I tam banany zrywa i luz, i może być cały dzień. Było to takie, wiem, tutaj mamy osobę, która ma bardzo wrażliwe serce na wszelkie rasizmy. A więc zobaczmy. Mówię to po to, że oni też pracują, też mają rodziny, też muszą dojechać, też muszą coś zrobić. A mimo to, kiedy masz gorące serce, to wiesz co? Nic gorącego serca nie powstrzyma. Dzięki za to. Amen. Halleluja. Już nas jest dwoje. Halleluja. A więc zobacz, masz zawsze wybór. Albo płyniesz z rzeką, albo stajesz na brzegu, zostajesz na brzegu i po prostu nic się nie zmienia. I to, co robisz, to gruntujesz się dalej. Kto był kiedyś nad Bałtykiem? Ręka do góry. Kto kiedyś tak się bawił jak ja, że sobie stanąłeś na brzegu morza i tak się woda, tak nogi ci... Co się dzieje ze nogami później? Wchodzą w dół. Gruntujesz się. Rozumiesz? I tak możesz stać na brzegu rzeki i się ugruntować po szyję. I patrzeć, no popłynęli, no tak, popłynęli. A ty stoisz ugruntowany. Halleluja. Moi drodzy, Boży wiatr wieje w Polsce w niesamowity sposób. W dziesiątkach zborów jest poruszenie. Spotkaliśmy gości ze Stalowej Woli, z tego zboru. Tam też płonie. Gdzie nie popatrzysz, jeżeli są ludzie głodni Boga, zaczyna po prostu płonąć. Nie płonie tylko tam, gdzie nikomu się nie chce albo nikt już nie wierzy, że może zapłonąć. Wczoraj byliśmy w Włodzisławiu i to było niesamowite dwa dni konferencji. I nie mówię tego dlatego tak, że się nakręciłem wczoraj. Ja jestem, jak zauważyliście, nakręcony od ponad półtora roku. Jesteśmy nakręceni tutaj coraz większą grupą. A więc to nie jest. To było tylko coś, co po prostu dało ci nowy taki wiatr dostałeś w żagle po prostu. To było niesamowite. Atmosfera była tak gęsta Bożej obecności, że po prostu wow, no ludzie padali pod mocą Bożą, byli uzdrawiani. Mamy tę kamizelkę ze złotym pyłem. Nie wiem, czy zostało coś jeszcze, czy nie, bo okazuje się, że czasami on znika. Całe plecy były w złotym pyle, Ani. Nawet nie zauważyłem, jak mi ktoś szturchnął tam z tyłu i popatrz. I ją odwrócili tak, widzisz mnie? No widzę. Manifestacje Bożej obecności. Bożej obecności. To było niesamowite, ale najlepsze było to, że kiedy było udzielenie ognia Ducha Świętego, to naprawdę się działo. Moja Ania jest taka, przepraszam, że to powiem, że ciężko jej osią, nie lubi jak ktoś, może tak jak ja, nie lubimy jak ktoś nas popycha w modlitwie. Nikt jej nie popychał. 4 razy zaliczyła deski. Na tym samym spotkaniu. Ja tak patrzę, leży. No dobra, pomogę im wstać. Za chwilę ktoś podchodzi i ręka, znowu leży. Później na scenie znowu leży. Coś jej Duch Święty pokazał, nie? Halleluja, to jest to. Coś się zaczyna dziać, ale Bóg przychodzi tylko do głodnych. Bóg tylko przychodzi do tych, którzy chcą. W tamtym tygodniu byliśmy na konferencji Pomień Ducha we Wrocławiu i też się działo, było 600 osób. Miejsca były wypełnione, Duch Święty się poruszał. Tu we Wrocławiu, naszej konferencji takiej zielonoświątkowej. Teraz Włodzisław, po prostu gdzie nie popatrzysz, tylko patrz w dobre miejsca, to tam się coś dzieje. Halleluja. A przed nami już niedługo, 8 czerwca, kolejny chwyć ogień. Catch the fire. Amen. Wierzę, że nas tu przyjdzie więcej niż dzisiaj. Jeżeli jesteś głodny Bożego dotyku, to po prostu będziesz. Będzie pastor Wojtek Walaszczyk usługiwał. On jest pełen Ducha Świętego. Będą się działy rzeczy. 8 czerwiec, o tym będziemy już mówić na ogłoszeniach. Na tym musisz być. Ale zanim będzie 8 czerwiec, zachęcam wszystkich, uwaga, w tak zwane Boże Ciało. Czyli to będzie teraz chyba 30, tak? Czwartek. To już teraz ten czwartek. Okej, dobra, wracam. Aha. W ten czwartek, myślałem, że później, w ten czwartek jest Boże Ciało
i w Kamiennej Górze będzie usługiwał w zborze Jeruzalem, ten przy ulicy Wałbrzyskiej, tam jak się zjeżdża, będzie usługiwał pastor Alejandro Arias. On ma takie namaszczenie. Jeżeli naprawdę nie będziesz chory, nie będziesz, nie wiem, pracował, to powiem ci, musisz tam być. Bo tam też będzie udzielanie ognia. Kiedy zaczęło się to udzielanie w Wodzisławiu, to ludzie falami padali. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz tam być. Nie ma żadnych ale. Jak ci się nie chce, to znaczy ci diabeł mówi nie jedź tam, ponieważ wie, że kiedy pojedziesz, to tak się użyje, że dasz mu potem popalić. Rozumiesz? Dlatego cię trzyma. Diabeł trzyma najmocniej tych, którzy są dla niego największym zagrożeniem i największe jest, na tym polega oszustwo, że my wierzymy, że znaczymy mniej niż zero i się nic nie stanie, jak nas nie będzie. A okazuje się, że on wie, że jesteś dużo więcej niż zero, dlatego tak cię trzyma. Jak cię oszuka, że taki jesteś do niczego, to naprawdę macie w garści. Ale Jezus się nie po to zbawił, żebyś był do niczego. Dla Jego Królestwa. Każdy jest zagrożeniem dla diabła i on o tym dobrze wie, tylko my o tym nie wiemy. Dlatego dajemy sobie rękę wykręcić, dlatego dajemy sobie nogi podciąć, dlatego leżymy, kwiczymy, umieramy, że jest źle. Powstań w końcu. Powstań w końcu. Ogień wieje, przychodzi, wiatr wieje, a ty mówisz, ja wiem, czy wieje, może mi się wydaje. No wieje, naprawdę wieje, naprawdę napełnia. Halleluja. I to jest cudowne, że w naszym Kościele jest coraz więcej osób, które są spragnione i o ten wiatr wołają, a ten Pan przychodzi do pragnących serc i to się dzieje. Amen? Ale oczywiście, jeżeli będziesz stoickim statystą, to cię wszystko ominie. Po prostu ugruntuje się w tym brzegu, na tym brzegu rzeki Pokoski. Cudownie było dzisiaj na uwielbieniu. Pokoski będzie stał. Och, Pan mnie tak, nie wiem, taki tu wiatr przeszedł, a to drzwi były otwarte. A mniejsza o to. W każdym razie coś się działo. To nie chodzi o to. Chodzi, żebyśmy pływali w tej rzece. Pływali w tej rzece. Zanurzyli się w Duchu Świętym. Dali mu się ponieść. Po to jeździmy, po to zachęcamy na te konferencje przebudzeniowe, żebyś tam pojechał i coś chwycił. No, ale bracie, to co? Będę jeździł od konferencji na konferencję? Słuchaj, stary, pojedź na jedną. Nie na wszystkie. Bądź chociaż na jednej. Wtedy zaskoczysz, zapalisz. Wtedy będziesz mówił, ojej, gdzie kolejne miejsce? Rozumiesz to? A mamy takie czarno-białe chrześcijaństwo. Nie będę nigdzie jeździł, ale nie byłem na żadnej. Aha. I masz porównanie. To tak jak dzieci. Mama robi pyszny obiad, wszystko tu cieknie, a dziecko nie lubię. Jadłeś kiedyś? A nie, no ale ja tak nie lubię. Ja nie lubię tego. A potem jak go przymusisz, wręcz wciśniesz mu to jedzenie, mówi, dobre, dobre było. To co, trzeba nas też tak wziąć, przymusić, jedź na konferencję. Najedź się w końcu, otwórz mu usta, wrzuć mu tam coś. Tego potrzebujemy? Tego potrzebujemy? Ja nie wierzę w to. My chcemy jeść, amen? My chcemy się karmić. Nie trzeba nam ani rąk, ani nóg wykręcać, żeby się otworzył usta w bólu, a wtedy szybko coś się dopakujemy. O to chodzi. A więc jeżeli pojedziesz tam chociaż raz, chwycisz ogień, to słuchaj, co się dzieje. Jedziesz tam, aby płonąć tu. Płoniesz tu, aby płonąć tam za drzwiami. Tak to się roznosi. Tak to się roznosi. Całkiem niedawno miałem taki obraz w czasie modlitwy. Widziałem takie ognisko, takie drewno ułożone w ognisko, taki stos. Ktoś widział kiedyśkolwiek harcerskie ognisko? Kto widział w ogóle ognisko, jak się robi? Jak się robi ognisko? No wszyscy widzieli. A więc tak, co najpierw jest? Najpierw są drobne patyczki, jakaś trawka, potem grubsze, potem jeszcze gałęzie i to tak stoi taki stos, tak? I jak się to zapala? Od środka. Bo jak masz tylko jedną zapałkę i będziesz przypalał tą grubą gałąź, no to sobie palce poparzysz. Musisz zapalić to, co jest najbardziej łatwopalne, a potem od środka ogień idzie na zewnątrz i w końcu te grube gałązki też się spalą. I Pan mi pokazał taki zbór. Jest taka grupka tych drobnych, łatwopalnych gałązek, które się zapalą i są te grube gałęzie nienaruszalne. My się nie zapalimy. Poczekamy. Ogień działa tak, że zapali wszystko. I ja dlatego wierzę,
Dlatego wierzę, że cały nasz zbór będzie płonął. Po ostatnie, najgrubsze, najtwardsze, najzimniejsze, najmokrzejsze gałęzie i tak będą płonąć. Bo kiedy przychodzi Duch Święty, tak po prostu jest. To, co robi się z ogniskiem, przychodzi ogień i wiatr i płonie wszystko. Co się dzieje z Kościołem? Przychodzi Boży ogień, Boży wiatr i musi płonąć. Musi płonąć. Tylko pytanie, czy trzeba ciebie, musisz czekać na koniec, aż się zajarasz na końcu? Zapal się szybciej. Halleluja. To jest właśnie to. Jest tylko jeden problem. Nie zapalą się te gałęzie, które leżą obok. Rozumiesz? Tam ogień nie dojdzie. Nie zapalisz się nigdy, jeżeli będziesz poza Kościołem. Ogień ci nie dotknie. Ogień zapala ogień. Jeżeli tu masz gałęzie, a tam jakaś leży jakiś konar oddalony od tego ogniska, nie zapłonie. Dlatego nie oddzielaj się od Kościoła. Bądź w społeczności i nawet jeżeli dzisiaj nic nie odczuwasz, nawet jeżeli jesteś zimny, jak ten głaz, to nic, poczekaj, ten ogień do ciebie dojdzie. Ale bądź w Kościele. Największą głupotą wierzących, przepraszam za tą głupotę, ale tak, to jest głupota, jest wiara, jest naiwna wiara, że jak się od Kościoła, masz ciężki czas i myślisz tak, muszę się od Kościoła oddzielić na pustynię i tam po prostu się naładuję i tam przestań bzdury gadać. Nie naładuję się, umrzesz. Jezus powiedział o krzewie winnym, jak się odcina latorośle, to one co robią? Cudownie owocują? Jakie wino grona i po co ten dziwny krzew? Tu jest życie. Usychają. Usychają. Jeżeli wierzący odcina się od Kościoła w jakimkolwiek jest paskudnym, ciężkim stanie, a któż go nie przechodził? Każdy przechodzi ciężkie czasy. Jeżeli się odetniesz, pozwolisz się odciąć, po prostu umrzesz. Gdyby wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w tym Kościele, trwali przy Panu cały czas, z wyjątkiem przeprowadzek koniecznych, nie o tym mówię, mielibyśmy około 300 osób. Wiecie o tym? Przynajmniej 300 osób. Pytanie, gdzie jest reszta? No, mieli koncepcję, że ognisko jest im niepotrzebne, krzew jest im niepotrzebny, dadzą radę. Jak dają radę? Tragicznie dają radę. Nie dają rady. Bo gdyby dali sobie radę, to znaczy, że Ewangelia kłamie. To znaczy, że Jezus nas oszukał i powiedział, jest jakieś inne życie poza krzewem. Nie ma. Nie ma. A więc te wszystkie nasze spotkania, które mamy, mają jeden cel. Rozpalać serca miłością do Jezusa. Dodawać otuchy. Pobudzać nas pragnienie. To właśnie znaczy, kiedy mówisz do Hebrajczyków, nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych. To nie po to, żeby się pastor cieszył, że przyszedłeś i jesteś na liście obecności odhaczony, że byłeś. Tu chodzi o to, żebyś doznał pocieszenia, otuchy i zapalił też innych. Po to się gromadzimy. Po to się gromadzimy, aby być zachętą dla siebie nawzajem, abyś wziął świeży ogień. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że nasze życie jest świadectwem prawdziwości Ewangelii. Paweł apostoł napisał, że nasze życie to jest list Chrystusowy, znany i czytany przez wszystkich. I jeżeli my nie dbamy o jakość tego listu, to jesteśmy antyświadectwem. Jeżeli nie dbamy o jakość, to po prostu nie przebijemy się z Ewangelią. Bo Paweł napisał, że jesteśmy listem Chrystusowym, uwaga, znanym i czytanym przez wszystkich. Zanim ktokolwiek wpadnie na pomysł, żeby otworzyć Biblię i ją poczytać, najpierw będzie czytał twoje i moje życie. I po tej lekturze zobaczy, czy warto w ogóle po tą książkę sięgać, zwaną Pismem Świętym. Bo potem, tacy chrześcijanie, to szkoda czasu na tą książkę. To mówi Boże Słowo. Jesteśmy listem Chrystusowym. I to jest nasza największa odpowiedzialność, nasze życie, dbanie o nasze nowe życie.
I teraz zobaczcie, jak się okazuje, słowo odpowiedzialność nie jest dzisiaj w świecie zbyt ulubionym słowem. Nikt nie chce być odpowiedzialny, to nie ja, to oni, to jest takie najczęstsze takie słowo. Ale okazuje się, że czasami w kościołach też słowo odpowiedzialność czuje się jak sierota. No nikt się do niego nie chce przyznać. Skąd my to wiemy? No pomyślcie przez chwilkę. Pomyślmy przez chwilkę. Skąd mamy w kościołach problemy ze służbami? Dlaczego w naszym kościele ciągle mówimy, że jak nie masz trzech służb, to nie jesteś liderem? Dlaczego? No bo inni się nie angażują. Nie czują się za to odpowiedzialni. I ten duch tego świata, który wnosi brak odpowiedzialności, jest duchem nieodpowiedzialności, on przenika do kościoła. Ten duch zawsze promuje i będzie promował egoizm. I słuchajcie, on przenika do kościoła, wiecie, w jaki sposób? Razem z nami, a może inaczej z naszym nieprzemienionym myśleniem. Dzisiaj to było czynne słowo na temat przemiany umysłu. My go sami tutaj wnosimy do kościoła. Za każdym razem, kiedy ze swego serca wyrzucasz słowo odpowiedzialność, to nie tylko ulegasz temu duchowi, ale nosisz go wszędzie tam, gdzie pójdziesz. Dlaczego ktoś ma trzy służby, a ty nie masz żadnej? Dlaczego Kościół ma problemy finansowe i nie czujesz się zobowiązany w duchu, w sumieniu, żeby ten Kościół wspierać? Dlaczego wierzący nie łożą swoich finansów na Kościół? Jak to jest, że portfel nawraca się ostatni, jak to kiedyś powiedział? A nie jak u Zacheusza pierwszy. Jak Zacheusz się nawrócił, co zrobił pierwszego? Otworzył sejf. Mówi, bierzcie. Jak się nawraca chrześcijanin, co robi? To moje. Panie, wszystko ci oddaję. Ale ta kieszeń jest moja. Tylko jedna, z portfelem. Jak to jest, że tak chętnie składamy deklaracje, a potem ich nie dotrzymujemy? To jest brak odpowiedzialności. Pastorze, będę. Pastorze, przyjdę. Pastorze, zrobię. Pastorze, dam. A potem pastor z naiwnością dziecka 4-letniego czeka. Kiedy? Kiedy? Mija rok, dwa, pięć, 10, 20. Kiedy? Jak to jest? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to brak odpowiedzialności. Brak odpowiedzialności. Mamy problemy bardzo często z duchem tego świata. Ten duch, który wnosi nieodpowiedzialność naszego życia. I najlepsze jest to, i to nie tylko, to w wielu zborach jest tak. Najlepsze jest to, że wielu wierzących żyje w takim życzeniowym przekonaniu, że jacyś inni dadzą, jacyś inni zrobią i jacyś inni przyjdą. No mi nie pasuje, nie mam jak, ale oni przyjdą i oni będą. I teraz ze 100 członków Kościoła, ja tak pomyślę 95, że tamci przyjdą, tamci dadzą, tamci będą, to tych 5 przychodzi i mówi, a gdzie reszta? No, myślałem, że wszyscy przychodzą, wszyscy dają, wszyscy są odpowiedzialni. No nie. Mówię to z doświadczenia pastorskiego, nie tylko swojego. Nie ma jakichś onych, nie ma tamtych, jesteś ty i ja. A więc kiedy ciebie nie ma, to nie licz na tamtych innych. To ty się okradasz z błogosławieństwa, to ty się okradasz ze społeczności, to ty tracisz i my też tracimy. Nie ma jakichś onych. A więc nie czekaj, aż się inni zaangażują, zaangażuj się. Nie czekaj, aż inni tam ci dadzą, daj. Nie czekaj, aż inni coś zrobią, po prostu zrób, bo się nie doczekamy. Amen? Gdybyście do nas nie dołączyli, do tej naszej takiej pierwszej czwórki, Ania, Marcin, ja i Ania, i nie dalibyście się zaprosić na te wszystkie czasy poruszenia, ten ogień by się nie rozszedł. Umarłby w nas i w was. Znaczy tak mówię, no, z doświadczenia mówię, że tak by było. Ciężko by się było zapalić na nowo. Ale na szczęście podchwyciliście coś i dzisiaj nas jest ponad 30 osób, które tego chcą, a wierzę, że jest więcej. Rozumiecie to? Na tym to polega. I nie czekałeś, aż oni to zrobią. Ja to muszę zrobić.
Ja się będę modlił. Nie poczekam, aż tamci inni coś tam będą modlić się i wymadlać błogosławieństwo. No nie. Dołóż rękę do dobrego dzieła. Najgorsze jest to, że ten duch pustoszy życie wielu wierzących, a nas to nie obchodzi. Pustoszy twoje życie, a ty mówisz, a to tylko takie emocje i odczucia. Jakoś przetrwam. Naprawdę? Pustoszy kościoły, a my się z tym dobrze czujemy. I jeżeli czegoś nie zrobimy, z naszym myśleniem po prostu biada nam. Ten dzisiejszy fragment, który dzisiaj Lila czytała z moją pomocą, ale tam na marginesie, chciałbym go jeszcze raz odczytać, ale w innym przekładzie. Ty miałaś chyba przekład Nowego Nowe Przymierze, a ja mam tu przekład dynamiczny. On jest równie genialny i posłuchajcie uważnie tych słów. To jest lekarstwo, co zrobić, żeby było inaczej. Rzymian 12:2 mówi tak. Uwaga. W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza. Tu jest inny, ja mam takie tłumaczenie bardziej dynamiczne. W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, co doskonałe. Jak tego nie zrobimy, to kiepsko będzie z nami, bo ciągle będziemy myśleć, że jacyś inni coś za nas zrobią. A to jest nasza odpowiedzialność. Oczywiście w Kościele ten duch tego świata działa bardzo subtelnie, bo gdyby nas tak frontalnie uderzył, to byśmy tutaj szybko postawili go, rozprawili się z nim. Ale on, wiecie co robi? Ten duch dokarmia naszego starego człowieka, tego, który jest ciągle niedobity. Wprawdzie Biblia mówi, że ma być ukrzyżowany, tak jak Paweł, ale okazuje się, że czasami on jeszcze w nas żyje i on jest taki niedobity i ten duch dokarmia go, trzyma go przy życiu. W jaki sposób? No w taki sposób, że ciągle ci sączy do serca, do umysłu zatrute myśli, oczekiwania. I on ci mówi, oj, ty biedny, jakiś ty biedny. Takie długie nabożeństwo, jak ty wytrzymasz w tej niewygodnej ławce? Wszystko cię boli, wiesz, idź sobie do rynku, dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca, popatrzysz po starych rzeczach, coś może fajnego znajdziesz, kupisz sobie jakąś starą książkę przez 115 lat albo kawałek czegoś metalowego tam. Po co się będziesz męczył? Oj, ty biedny, nikt cię nie rozumie. Nikt cię nie rozumie. Krytykują się, pastor się czepia. Widzisz, nikt cię nie zauważa, że przyszedłeś do kościoła pierwszy raz od 3 miesięcy i nikt nie zauważył, że przyszedłeś. Nie powiedzieli, och, jak miło, że jesteś. Cieszymy się bardzo. Tam pastor stoi z pastorem z takim chlebem i solą. Czekaliśmy na ciebie. Tak jak w tej reklamie z Franceskim, z tym piwem jakimś. Czekaliśmy na Pana. Drzwi się otwierają dębowe, tak jak tu. Wejdź, zasiądź z nami. Halleluja, Pan jest wielki. I ty mówisz, no tak. Gdyby tak mnie przywitali, to bym tu chodził co tydzień. A to był tylko taki test. Raz na 3 miesiące nie zauważyli, to do zobaczenia za kwartał. Dam wam szansę za 3 miesiące. Więc żono, piecz chleb, ja wezmę sól. Staniemy tam w drzwiach i będziemy witać. Ten duch cię zatruwa, on cię po prostu niszczy. I najgorsze jest to, że buduje w twoim sercu potężną listę oczekiwań, które nie mają końca. Oni powinni to, powinni tak, powinni siak, powinno być tak, 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 tak. I jak już dojdziesz do 115 punktu i te wszystkie my spełnimy, to powiesz, no tak, zastanowię się tutaj być. Rozumiesz? Zatruwa nas, taki duch nas zatruwa. I najgorsze jest to, kiedy w to zaczynasz wierzyć i zamiast zamordować tego starego człowieka, ukrzyżować go na śmierć, ty go ciągle pozwalasz karmić, a on zabija ciebie. Jaki jest skutek? Nie macie potem w kościele. A z drugiej strony, tych mocniejszych, ten duch jak podchodzi? Podchodzi przez zasadę usprawiedliwienia. A więc cokolwiek obiecałeś, a nie zrobiłeś, no to masz taki tekst, a wiesz, no, człowiek jest słaby, grzeszny.
No, każdy grzeszy, no, nie każdemu wychodzi, ale wiesz, no, nie patrz na mnie, patrz na Pana Jezusa, On nie zawodzi, no ja, wiecie, tylko człowiekiem jestem. I tak sobie tam gadamy. Nie patrz na Jezusa, nie patrz na nas, patrz na Jezusa. A więc uciszamy swoje sumienia, zwalniamy się z odpowiedzialności. No, wprawdzie nie żyję tak, jak powinienem żyć, ale... Każdemu się zdarza. Cóż, tylko grzesznikami jesteśmy. To jest taka najczęstsza taka wypowiedź. No cóż, każdy grzeszy, a ty nie grzeszysz? No tak, ale się tak nie usprawiedliwiam. Ja grzech wyznaję, a nie usprawiedliwiam grzech. To jest ta różnica. Są ludzie, którzy go usprawiedliwiają. No cóż, tylko jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem. I są ludzie, którzy tak, mówią tak, zgrzeszyłem, ale od niego się odwracam. I to jest droga do świętości, a tamto jest droga do potępienia. Bo jest tylko jeden, kto nas usprawiedliwia. To jest Jezus Chrystus i Jego święta krew. Amen? I kiedy tak idziemy w tym duchu, to tak naprawdę sprowadzamy chrześcijaństwo tylko do marnej imitacji, do jakiejś religijnego schematu, zwyczaju, gdzie ważniejsze są pewne kodeksy zachowań wyprodukowane w zborach niż relacja z Jezusem. Się bardziej skupiasz na tym, co wolno, co nie wolno, czy teraz jak wszyscy sobie to masz stać, czy masz siedzieć, a jak oni klęczeli, to ty masz co zrobić. Ludzie mają takie swoje różne pomysły. Byliśmy kiedyś w jednym zborze, gdzie tu były panie, tu były panowie i nie wolno było razem siedzieć. Gdzie tak jest w Biblii? No, u nas tak zawsze było. No, jak chcesz być u nas w zborze, to siedzisz tu, jak jesteś mężczyzną. Jak kobietą, to siedzisz tu. Aha, super. Były takie zbory, gdzie gość, który miał krawat usługujący, to miał, wszyscy wiedzieli, że to jest kaznodzieja piekielny, ponieważ ta strzałka pokazywała piekło i nikt go nie słuchał. Kaznodzieja z piekła rodem. Niesie krawat. My wyzwoleni jesteśmy bez. Znaczy, to nie dlatego nie mam krawatu, tak na marginesie. Nie lubię, bo mnie tutaj dusi po prostu w szyi. Rozumiecie? Możemy mieć różne bzdurne rzeczy, których się bardziej trzymamy, zamiast się skupiać na relacji z Jezusem. Pytanie, dzisiejsze uwielbienie było niesamowite. Czy byłeś dzisiaj ubłogosławiony, czy byłeś dzisiaj zmęczony i czekałeś na to wreszcie amen? To masz odpowiedź, po której stoi stronie. Jeżeli byłeś otwarty, chłonąłeś wszystko, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. A jeżeli ci się dłużyło i myślisz, Boże, no znowu, czemu już 45 raz powiedział święty, święto? Nie mogli tylko 3? Naprawdę? 3 wystarczyłoby. Tam jest napisane święty, święty, święty. 3 razy w Izajaszu. A ci na okrągło jadą. Ale w objawieniu napisane jest, że jadą całą wieczność. Dzień i noc, noc i dzień, święty, święty. Aha, no to ja się chyba do nieba nie wybieram, ja się zanudzę tam. Ile będę słuchał tego święty, święty? Jakby było 3 razy i potem wolne, to ja do nieba chcę. Ale to nie o to chodzi, ludzie. Rozumiesz to? A więc pytanie jest takie. Najważniejsze jest to, żeby mieć relacje z Nim, żeby doświadczać Jego życia w sobie. I te wszystkie takie jakieś odloty religijności, jakieś przepisy, to trzeba wszystko do śmietnika wyrzucić. Skup się na Jezusie. I kiedy powiem Ci, kiedy na Nim jesteś skupiony, nawet nie wiesz, kiedy miał 2 godziny czy 3. To są niezwykłe świadectwa czasami z naszego kościoła. Kiedy pytam gości, jak było na nabożeństwie, mówi, ty wiesz co, nawet nie wiedziałem, że minęły 3 godziny, nie czułem tego. No to dobrze, tak właśnie ma być. Minie ci wieczność, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Ona po prostu jest cały czas. Jest zawsze. Rozumiesz to? To jest to. A więc, moi kochani, miałem inne kazanie przygotowane. Powiedziałem coś zupełnie innego, ale wierzę, że to jest wprowadzenie Ducha Świętego, żebyśmy właśnie pamiętali o tym, jak ważne jest to, żebyśmy byli świadomą częścią Kościoła, świadomą częścią krzaku winnego, ludźmi, którzy świadomie pragną Jego ognia, szukają i zrobią wszystko, żeby ten ogień znaleźć. Amen? Ja po prostu chcę żyć Bożym życiem, chcę być napełniony Jego życiem. Znudziło mnie religijne rzeczy, które po prostu odprawialiśmy. Nie chcę więcej w tym kościele, mówię to od ponad roku, nie chcemy tu odprawiać nabożeństw. Jak ktoś chce odprawiać nabożeństwo, tam po drugiej stronie, tam za tą pizzerią jest kościół, gdzie się odprawia. My chcemy mieć żywe spotkania z Bogiem. Amen? Amen?
Halleluja. Uwielbijmy Boga. Halleluja. A więc daję teraz wszystkim szansę, żebyśmy jeszcze w uwielbieniu spędzili kilka chwil i zaczęli oddawać chwałę Jezusowi jak nigdy wcześniej. Pełnym sercem, pełnym sercem. Halleluja. Halleluja, Jezus.